Nazywam się Kazimierz Grążowski, jestem pracownikiem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie. Panie profesorze, skąd pomysł na przeprowadzenie tutaj przy ruinach zamków w Kurzętniku badań archeologicznych? W zasadzie ten temat chodził już od dłuższego czasu po głowie i kiedy rozmawialiśmy o tym z dyrektorem Szymonem Drejem z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku, to jakby pierwszy etap tych prac miał już miejsce w 2012 roku. Tutaj on, ten etap tych prac ograniczył się do poszukiwania brodu na Drwęcy, który tutaj istniał w średniowieczu i miał tutaj odegrać pewną rolę w związku z bitwą, jaka się nie odbyła, a odbyła się pod Grunwaldem. I tutaj wprowadziliśmy też nieduży wykop, który na przedzamczu, który miał ujawnić ewentualne jakieś ślady zabudowy gospodarczej na tymże obszarze, ale oprócz tego robiliśmy też poszukiwania przy pomocy detektora metali. Znaleźliśmy wtedy ponad 100 różnych zabytków pojedynczych, od jakichś aplikacji, ozdób, po sporą ilość grotów, strzał do kuszy i tym podobnie. No i te badania na zamku, które obecnie trwają, są jakby nawiązaniem do tamtego, do tamtego poszukiwania. No i chcieliśmy tutaj przede wszystkim nabyć większą wiedzę na temat tej zabudowy tutaj na przedzamczu. Założyliśmy dwa takie dosyć sporej wielkości wykopów, 4 na 6 metrów. No i już takich właśnie szerokopłaszczyznowych odkrywkach możemy lepiej obserwować, co tutaj ewentualnie, jakie relikty tej zabudowy gospodarcze się znajdują. No też mamy ponad 100 różnych artefaktów, no, od takich tam przedmiotów codziennego użytku, do, oczywiście fragmentów, pogroty strzał, no i taką ciekawostką jest okucie łopaty, drewnianej łopaty, okucie żelazne. To w średniowieczu było dość powszechne, ale jest bardzo rzadkim takim znaleziskiem, jeśli chodzi o tę kategorię odkryć. Także no, tutaj jeszcze muszę dodać, że te badania były poprzedzone prowadzonymi w 2012 roku badaniami georadarowymi. I założenie tych wykopów, bo często nas ktoś pyta, a dlaczego te wykopy tutaj założyliście, a nie gdzie indziej? No właśnie dlatego tu, ponieważ te badania georadarowe wskazywały na to, iż możemy się tutaj spodziewać jakichś ciekawych odkryć, że są jakieś ślady, relikty zabudowy, a w innym miejscu ich jakby nie było w związku z odczytaniem tych profili georadarowych. No i tak jesteśmy w trakcie tych badań, jeszcze chyba z tydzień tutaj popracujemy, a potem zobaczymy, jakie tutaj jeszcze z tego wynikają wnioski, jakie plany byśmy mieli na przyszłość. Całość jest, tych prac nawiązuje do takiego szerszego tematu około Grunwaldzkiego. Chodzi o to, że to miejsce odegrało też jakąś rolę, jeśli chodzi o bitwę grunwaldzką. No, poprzedziło właśnie też to, co się później miało rozegrać i myślimy, że tutaj jeszcze może te badania będą kontynuowane w zależności od tego, jaka tutaj będzie potrzeba czy koncepcja przyszłościowo zaplanowana. A macie jakiś taki konkretny cel? Poszukujecie konkretnych artefaktów, jak chociażby legendarnego połączenia tego zamku z zamkiem w Bratianie? No tak, wie pan, ja jestem generalnie bardzo taki sceptyczny do tego typu legend. Ja sam zresztą jestem tutaj autorem takiej ścieżki edukacyjnej, która jest tutaj w samym Kurzętniku i tu przy zamku zbudowana, ale no, tak powiem, przywołałem te legendy, bo jest ich tam chyba ze 3. Ja powiem szczerze, no nie chcę nikomu robić tutaj złego humoru, ale to są brednie. No. To dzieciom można bajki opowiadać o Królewnie Śnieżce, o Białej Damie i tak dalej, ale to nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Ja się zawsze zastanawiam, kto, za jakie pieniądze i tak dalej mógłby taki tunel zbudować. No ja słyszałem o innych takich bzdurnych opowieściach, które mówiły na przykład o przekopaniu tunelu pod Wisłą w Toruniu. No kto miałby to wykonać? Dzisiaj to było karkołomne przedsięwzięcie inżynieryjne,
A wtedy to już w ogóle, czyli wieczór, to już w ogóle jest niewykonalne. Panie profesorze, proszę nam jeszcze konkretnie powiedzieć, kto realizuje cały ten projekt? To znaczy, ja prowadzę te badania jako Fundacja Wetusta z Przestrzeni Pogranicza, Zbrodnicy, bo sam taką fundację założyłem parę lat temu i przy współpracy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Razem jakby te dwie instytucje się tutaj skrzyknęły i się wspomagają. A co do tego ma Urząd Gminy w Kurzętniku? No i Urząd Gminy ma to do tego, że jest jakby tutaj gospodarzem i też nas wsparł finansowo, ale też no jest jakby tutaj pan wójt Wojciech Dereszewski zawsze takim dobrym duszkiem i wszechmiar nam tutaj pomaga. Był tutaj życzliwy w każdym elemencie tej współpracy, tych potrzeb naszych i jest też myślę, że zadowolony, bo jest to też jakaś promocja tutaj dla gminy, że się coś dzieje, prawda, oprócz gospodarczych jakichś przedsięwzięć, obok jakichś tam kulturalnych przedsięwzięć mamy też te powiedzmy naukowe i te poszukiwania, które tutaj przywołują pamięć tych zdarzeń z 1410 roku. Dziękuję bardzo za rozmowę. No, dziękuję bardzo. Bo my to porozumienie podpisałem, przywiozłem, nie? Musimy na plecach się, żeby stolik postawić. No tak.